Siemanko, słuchajcie, jest godzina 5.10 i jest dzisiaj dzień 16 czerwca 2022 roku. Jak widzicie, jesteśmy już na lotnisku, z nami są piękne samoloty. Jesteśmy już, słuchajcie, po security check oraz po odprawie biletowo-bagażowej. W ręce trzymam dwa moje najważniejsze dokumenty, czyli paszport oraz trzy bilety. Jako że startujemy, słuchajcie, z Poznania, lecimy sobie Lufthansą i lądujemy w El Paso z dwoma przesiadkami. Jesteśmy, słuchajcie, strasznie podekscytowani, jesteśmy koszmarnie wyspani. Stąd też okulary i nie możemy doczekać się boardingu. Wylądowaliśmy w Monachium. Aktualnie mamy około 8 rano czasu lokalnego. Przed nami jeszcze ponad 3 godziny oczekiwania na kolejny lot. Tym razem już nad oceanem prosto do Stanów Zjednoczonych, do Denver. Słuchajcie, lecimy dalej, zostaliśmy wpuszczeni na teren Stanów Zjednoczonych, przyszli pomyślnie kontrolę bezpieczeństwa, teraz jesteśmy sobie w takim ala tramwaju na gate'y, no i będziemy, słuchajcie, na nasz ostatni lot idziemy z Denver do El Paso. I mamy 5 godzin wolnego czasu. 5? Czy 4? A nie 3? No nie wiem. Nie, 5. Słuchajcie, nadajemy teraz z lotniska z Denver. No jest i jest mały problem. To jest taka śmieszna sprawa, bo chcieliśmy nagrać przebitkę, że o, witamy was na ziemi amerykańskiej, za chwilę wsiadamy w samolot United Airlines do El Paso i super, no nie? No i tak, słuchajcie, lot nam opóźniono. Najpierw o godzinkę, później o drugą godzinkę. I nagle sobie patrzymy, że nasz lot jest cancelled, odwołany, także... No. I aktualnie jesteśmy, 25-6 godzin w podróży. Dokładnie. W sumie od Poznania nawet nie wyszliśmy na dwór. No i mamy w sumie 2 godziny lotu do El Paso, ale nie wiemy, kiedy będzie nasz lot. No, nasz zegar logiczny, słuchajcie, zrobi totalnego fikołka. Jest teraz godzina jakaś 19, wyjeżdżaliśmy o godzinie 6 rano. I ale tamtego czasu. Tak, i cofnęliśmy się jeszcze o 8 godzin, także jest totalnie po prostu zakręcenie, teraz idziemy sobie dostać w kolejkę, może uda nam się dostać refund i za bilet i coś będziemy myśleć, prawdopodobnie dzisiaj śpimy w Denver, zobaczymy, także do następnego update'u. Siemanko, słuchajcie, witajcie w naszej kuchni, dzisiaj będziemy testować amerykańską wykładzinę, ponieważ słuchajcie, w Ameryce wszędzie na podłodze jest szara wykładzina, to jest takie bingo. Update kolejny jest taki, że cały czas jesteśmy na lotnisku Denver, od momentu kiedy pojawiliśmy się na poznańskiej ławicy mijają równo 24 godziny. Najbliższy dostępny lot do El Paso jest za 3 dni, co nas totalnie nie urządza, bo już wtedy musimy mieć gotową rakietę. Bardzo możliwe, że zaraz znajdziemy jakieś auto na wynajem i przed nami będzie ponad 700 mil. Jasne. Dokładnie, czyli około, słuchajcie, 10-11 godzin. Słuchajcie, moi widzowie, teraz będziemy robić trika. Teraz właśnie handstand. Wyżej nie da rady. Jestem trochę nierozciągnięty. Jutro próba numer 2. Jak tam nastawienie bojowe, Olek? Takie właśnie. Takie same nastawienie jak Olo. Jest przyte. Teraz to już musimy to wygrać. Musimy strzelić, tak? Kurde, po drodze kupujemy styrodur. Konrad go tnie, klei, od rana tankujemy, sprawdzamy szczelność i w czwartek strzelamy.
Słuchajcie, kolejny update'ik. Mamy wynajęte samochody, czekamy na resztę ekipy na stacji. Znowu się bliska. Czekamy na resztę ekipy na stacji i grzejemy do El Paso. Tak jest. Ładnie tak. Serdecznie, moi widzowie, otóż słuchajcie, jesteście po około 6 godzinach jazdy. Konoko. I słuchajcie, nie zgadzam się z nazwem KitKat Big Cat, czyli to jest po prostu duży KitKat i nazywa się Big Cat, całkiem zabawne. No i co, no i słuchajcie, jedziemy sobie, ja siedzę tam w kanciapie z tyłu, zwiedzę taką kuleczkę i śmie dlatego, że nie czuję bólu pleców. Zostało nam jeszcze jakieś 4 godziny drogi, jeśli dobrze pamiętam. Dokładnie, około 4 godziny drogi do El Paso. No i potem co? No i potem G. I potem fajnie, życie, jest git, wyspany człowiek. Słońce zaczyna świecić, ładna, Stany Zjednoczone, polecam. Witam, panie przewodniczący. Parę słów do kamery poprosimy. Będę ja. A co będziesz jadł? Piszko. Okej. Siemaneczko, więc teraz witamy się z wami już z słonecznego El Paso. Słuchajcie, tutaj ze 40 stopni. No i dojechaliśmy wreszcie po 40 godzinach podróży. Jak to wyglądało? No więc tak, mieliśmy godzinny lot z Poznania do Monachium. Potem z Monachium mieliśmy 11-godzinny lot do Denver. No i potem tak, w Denver nam lot opóźniono o godzinę, potem o dwie. I potem w końcu został anulowany. Więc wynajęliśmy samochody na 3 samochody, pojechaliśmy 11 godzin do El Paso i... I oto jesteśmy, także teraz, słuchajcie, już odebraliśmy dom, za chwilę będziemy odbierać skrzynię, robimy jakieś proste zakupy, no i co, no i bierzemy się do pracy, nie? Wygrywać zawody. Witam serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, oprowadzimy was po naszej łazience, gdy znaleźliśmy ciekawą rzecz. No, zobaczcie, szuflady są zablokowane, spoko, nie? Tutaj macie, wiecie, jakieś płyny, inne pierdoły. Tutaj, o, mydełko, oczywiście się przyda. No i co? Cegła. Koniec nagrania.